Rosjanie dzwonią do rodzin jeńców. Grożą gwałtem i śmiercią, dzwonią do rodzin obrońców Azowstalu. Grożą gwałtem i śmiercią. Krewni obrońców Azowstalu otrzymują telefony z rosyjskich numerów i są zastraszani. Grozi się im gwałtem i śmiercią, poinformowała Julia, żona obrońcy Mariupola Arsenija Fedosiuka, cytowana przez ukraińską Prawdę. Dzwonią z rosyjskich numerów, wysyłają wiadomości na Telegramie, w WhatsApp i innych komunikatorach z groźbami. Trwa to od około miesiąca. Mówią nam, że nasi mężowie nie żyją, mówiła Julia Fedosiuk. Grożą mi, że rzekomo dotarli do mojego męża i że dotrą do mnie. Według niej, do innych krewnych obrońców trafiają podobne wiadomości i telefony z pogróżkami. Między innymi do Kateryny, żony dowódcy pułku Azowa Denysa Prokopenko. Telefony do rodzin obrońców Azowstalu. Kobiety nie poszły na policję, ponieważ nie widzą w tym sensu, pisze ukraińska Prawda. Fedosiuk poinformowała też, że 5 czerwca jej mąż zadzwonił do swojej mamy Tetiany, bo miał możliwość wykonania jednego telefonu i po tej rozmowie przedstawiciele mediów znajdujących się pod kontrolą bojowników samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej zaczęli dzwonić do Tetiany Fedosiuk. Mówili po ukraińsku i prosili o komentarz. Według żony obrońcy jego matka jest jednak kobietą dobrze przygotowaną, więc od razu zakończyła rozmowę. Fedosiuk zauważyła, że numeru telefonu Tetiany nie można znaleźć nigdzie w internecie, więc zakłada, że mógł on zostać przekazany mediom okupantów przez rosyjskie siły bezpieczeństwa, które przetrzymują ukraińskich żołnierzy. Wiele telefonów z nieznanych numerów, powiedziała też, że w ciągu ostatniego tygodnia otrzymywała wiele telefonów z nieznanych numerów z pytaniem, co sądzi o ukraińskim rządzie, podczas gdy jej mąż jest przetrzymywany na terytorium niekontrolowanym przez Ukrainę. Prawdopodobnie oczekiwali ode mnie krytyki rządu, ale nie dałem im żadnych komentarzy. Ufam władzom ukraińskim i mam nadzieję, że zrobią wszystko, co możliwe, aby uwolnić naszych ludzi, podkreśliła.